Znajdujemy się tutaj na kolejnych walentynkach, tym razem walentynki w 2013 roku. I choć wszystkim wydawało się, że prawdopodobnie w zeszłym roku będzie koniec świata, nie udało się i znowu mnóstwo par wyległo na ulicę, tym razem warszawskiego Wilanowa. Czy wśród lemingów może nastąpić miłość? 10, 9, ja z opóźnieniem, 7, ja będę pierwszy, 6, 5, 4, tam będą fajerwerki, idź za mną, chodź za mną, za mną, nie czekaj, bo wybuchnie, wszystko wybuchnie. Och, jak wspaniale, fajerwerki kończące tegoroczne walentynki. Przepraszam bardzo, kiedy Rafał Brzozowski śpiewał, bo jakoś przegapiliśmy? Nie wiem, kim jest Rafał Brzozowski, także bardzo mi przykro. O nie, to straszne, dziękujemy. Przepraszam bardzo, kiedy Rafał Brzozowski śpiewał? My przyszliśmy jakieś 10 minut temu. A to już koniec? Nic więcej nie będzie? Jeszcze jest mapping 3D na... A, mapping będzie, idziemy do pałacu? Idziemy, a jakie plany na walentynki, na dalszy ciąg walentynek? A już chyba nie mamy żadnych, szczerze mówiąc. Byliśmy w restauracji i teraz idziemy mapping zobaczyć, później do domu wracamy. A jesteście zakochani? Tak, zawsze. Ach, no pewnie. Kurczę, bo my mamy dzisiaj taką promocję dla singli, że ja przytulam singli. Ale dla zakochanych no nic nie mam, trudno. Dobra, dziękujemy. Tak, jesteśmy szczęśliwi, dziękuję. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się podobały występy tutaj dzisiaj z okazji Święta Zakochanych? Bardzo się podobał, naprawdę. Cudowne, sztuczne ognie. A jesteście pani zakochane? Tak. Od 19 lat w jednym mężczyźnie. Znaczy, ale obie panie w jednym? Samym. Nie, ale każda w innym. Oczywiście. To niedobrze, bo mamy dzisiaj promocję dla singli. Ja przytulam singli dzisiaj. Ale w takim układzie... Koleżanka by się wypowiedziała, ja nie, także... A, czyli singielka. Z dzieckiem. Singielka cię... Starczy? To przytulamy się. No, czyli można zostać przytulonym w Wilanowie, zakochany Wilanów. Zapraszamy. No one to keep on die fall, die fall, no religions too. Imagine all the people being for me. You may say that I am dreamer. But I'm not the only one. Przepraszam bardzo, do czego jest ta kolejka? Do miłości. Do miłości? Oto ja chcę, chodźcie, jest kolejka do miłości. No. Idziemy. Idziemy, będzie miłość. To jest most, który przechodzi przez jedną z największych rzek. A cała ta migracja idzie pod pałac w Wilanowie, gdzie my też za chwilę będziemy oglądali mapping na pałacu w Wilanowie, bez względu na to, co to jest. Przepraszam bardzo pana, przepraszam pana. Czy to jest pana partnerka? Ja zawsze lubię stal. Ale czy to jest stal nierdzewna? O nie, trzeba ją pielęgnować bardzo dobrze. A jak pan naciera tę stal, jakby pan mógł pokazać? Tak jak każdy mężczyzna, swoją lewą lub prawą ręką. To ciekawe, a czy jest pan z Polski? Niektórzy mówią, że tak, niektórzy mówią, że nie. Aha, dziękuję bardzo. A ma pan jakiś plan ze stalą dzisiaj na walentynki na wieczór? Porzucić ją w kącie. Trudno, życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Idziemy, zarządziłem, idziemy, wszyscy ludzie ruszyli, cała ekipa ruszyła, wszyscy idziemy pod pałac w Wilanowie. Trochę mnie nie widać, ale mnie słychać na szczęście cały czas. Przechodzimy przez jedną z najbardziej ruchliwych ulic Wilanowa. Zginęło tutaj mnóstwo osób. Mam nadzieję, że jednak uda nam się przeżyć i kierowcy okażą dzisiaj na tyle miłości do pieszych wszystkich tutaj, że przeżyjemy wszyscy, jak idziemy tutaj, a idzie nas sporo, można teraz wszystkich pokazać. Proszę spojrzeć, jaki dokument policyjny. Wszyscy przechodzą na czerwonym świetle. Dlaczego przeszliście państwo na czerwonym świetle? Żeby zdążyć. Bardzo dobrze. Wszyscy przechodzą na czerwonym świetle, żeby zdążyć do pałacu w Wilanowie na mapping. Z okazji walentynek postanowiłem zrobić walentynkowego aniołka w śniegu.
I za chwilę spróbujemy złapać kogoś, kogo zapytamy, jak podobał się mapping, a także czy jest dzisiaj zakochany, bo to taki dzień, że tego typu pytania nasuwają się właściwie same. Wchodzimy już w tej chwili z terenu parku i za chwilę znajdziemy się na ulicy, a ja tymczasem złapię kogoś za chwilkę za język. Dzień dobry bardzo. Czy podobał się Państwu pokaz na pałacu? Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo. Jesteście Państwo zakochani, jeżeli mogę zapytać? O, bardzo, nie widać? No widać, bardzo. To życzę wszystkiego najlepszego w walentynki, dużo miłości. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Jak się podobał pokaz? Bardzo się bardzo podobał. Bardzo się podobał. A jesteście zakochani? Tak. To powiedzmy. Trudne pytanie, dwie różne odpowiedzi, to ja wam życzę, żebyście się... Tak. Okej, okay. To sprostowała, życzę, żebyście się w sobie zakochali jednak i dużo miłości. Jesteśmy, ale to mogło już minąć, prawda? Okej. Okay. Stara, wbrew pozorom. Nie wyglądasz. No nie wyglądam, a jestem. Okej, okay. Powiedzmy, że nie będę się kłócił. Okej, okay. Dużo miłości, dzięki bardzo. Dzięki. Czy ja jestem straszny, bo nikt się nie zatrzymuje? Tak. No, troszkę. No, ale w jakim sensie? To nie jest drugie pytanie, to jest dopełniające. Tak. Czy ja jestem brzydki? No to może tylko... Nie, no co ty, gdzie? No dziękuję, chociaż jedna szczera odpowiedź dzisiaj. Dobrze, podobał wam się pokaz na pałacu, tego cuda? Fajny, fajny, naprawdę fajny, super. Spełniał wasze oczekiwania? Tak, nie spodziewałam się. A teraz pytanie z innej beczki, jesteście zakochani? Tak. Bardzo. Czyli nie jesteście singlami? Nie. Szkoda, bo my dzisiaj dla singli mamy promocję, że ja przytulam wszystkich singli, więc jakby... Bo sam jestem singlem. Dzięki. O, to idźcie. Dzięki, cześć. To teraz spróbujemy przejść labiryntem. Straszne tłumy są dzisiaj. Ostatnio jak biegałem, tutaj było pusto, ale dzisiaj jest tłoczno dosyć. No nie przejdę. A mówili, że łatwo będzie. Skąd mamy informację, że jest łatwo przejść przez ten labirynt? Tego nie wie nikt. Ja też tak chcę. Trzymajcie. Przeszedłem. Czy pan coś mówi? Nie chciałbym panu wchodzić w słowo, ale czy mogę zadać panu pytanie? Jaka dzisiaj jest pogoda? Nie, straszny pan głośny jest. Idziemy stąd, bo w ogóle straszny hałas. Tam czy tam? To ja biegnę w przeciwną. Dobra. Pełni miłości, przepełnieni tym wspaniałym uczuciem w naszych małych, skromnych serduszkach wracamy do naszej cudownej redakcji UIR.pl.